zostaje mały niedosyt mimo wszystko po tym sezonie, bo mimo, że byśmy wskazywani na porażkę z Atomem, to jakieś nadzieje były. No na pewno były, jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia, także ja byłam w pełni przekonana wychodząc dzisiaj na mecz, że się nie poddamy, nie położymy się i myślę, że niewiele zabrakło, a mogłyśmy doprowadzić do czwartego meczu, także nigdy tak nie jest, że wychodzi się już skazanym na porażkę, to wtedy by trzeba było sobie dać spokój chyba ze sportem, także jak mówię, wyszłyśmy dzisiaj walczyć, no niestety chyba zabrakło nam trochę zdrowia, te nękające nas kontuzje ciągle, nie miałyśmy pełnego składu, tak jak Sopot, który praktycznie manewrował cały czas całym składem, także no myślę, że na spokojnie jak to przeanalizujemy, to i tak po tych naszych wszystkich perturbacjach w tym sezonie i różnych niepowodzeniach, to czwarte miejsce no, będzie dobre, ale na pewno, tak jak pani powiedziała, no niedosyt pozostaje, bo jednak jesteśmy w tym sezonie bez medalu. Można powiedzieć, że Atom w tej rywalizacji o brąz dostał drugie życie po tej zmianie szkoleniowca. No tak to czasami jest, że zmienia się trenera i w zespół wstępuje jakiś nowy duch, także no najwidoczniej im to pomogło, no i na pewno się cieszą, że tak się stało i że mają teraz brąz, chociaż nie jest powiedziane, że jakby zostały sam tym trenerem, to nie zdobyłyby tego medalu. Także, tak jak mówię, czasami to jest jakaś nowa motywacja, ale okazały się mimo wszystko, jaki by to nie był trener, okazały się lepszym zespołem. Dzisiaj broniły super, naprawdę ciężko było zmieścić piłkę w boisku, poukładane, także z nimi się zawsze ciężko grało. No ale myślę, że mimo wszystko dzisiaj ten mecz nie wyglądał źle, może poza tym czwartym setem, także możemy z podniesionymi głowami wyjść dzisiaj z sali. W zeszłym sezonie w finale Atom nas pokonał, w tym sezonie mecz o brąz, większa mobilizacja na następne rozgrywki? No myślę, że tak, no nic, trzy razy się nie zdarza, to chyba nie jest takie przysłowie, ale do trzech razy sztuka, może powiem, może za trzecim razem teraz uda nam się i nie będzie nam się ten Atom śnił po nocach. Dziękuję.